Cześć, z tej strony Michał z Rusznikarni oraz Kamil. Dzisiaj jesteśmy razem, aby przetestować bloki gazowe, w zasadzie jeden blok gazowy, który będziemy mieli niedługo w ofercie. Spróbujemy Wam wytłumaczyć pokrótce, na czym to wszystko polega i po co go w ogóle używać. Oczywiście ludziom, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Zapraszamy. Ostatnio w Polsce popularne są urządzenia wylotowe tego typu i różne inne. Firm jest masę, nie o tym będziemy teraz mówić. Sporo ludzi pyta na grupkach, w jaki sposób wyeliminować przegazowanie karabinka, tak? Czyli po zakręceniu takiego tłumika na broń, zwłaszcza z krótszą lufą, na przykład 10,5 calową, okazuje się, że mamy nieprzyjemną sytuację podczas strzelania, bo dmucha nam gazem tymi oparami prochu po oczach. Oprócz tego cała komora zamkowa wygląda po strzelaniu dramatycznie, wszystko jest do czyszczenia, magazynki okopcone. Tak, są na to różne sposoby. Zacznijmy od tego. Można kupić dźwignię przeładowania z odpowiednimi kanalikami, które odprowadzają na boki ten nadmiar gazu. Oczywiście nie jest to w 100% idealny środek, jest to zawsze jakiś dodatek, natomiast on nie spełni w całości, jak gdyby nie rozwiąże w całości tego problemu przegazowania. W tym momencie jedynym dobrym rozwiązaniem jest regulowany blok gazowy. Tutaj go widać, jest z nierdzewki, więc się trochę świeci. Do czego on służy? Generalnie prosta zasada. Mamy karabinek bez regulowanego bloku. Wówczas otworem przez blok gazowy standardowy rurką zasuwa ciśnienie, które odsuwa nam, jak już wiecie pewnie, suwadło do tyłu, zamek cały i tak dalej. Następuje przeładowanie broni. Tak, tylko że jest to wyliczone pod dany karabinek, tam są różnego rodzaju przekroje wywiercone w lufach otwory, przejście gazowe na blok. Wówczas karabinek na przykład z takim zwykłym flash hiderem na dwójką po prostu dobrze działa, przeładowuje i nie ma z nim żadnego problemu. Natomiast jeżeli zaczniemy zakręcać jakiekolwiek urządzenia wylotowe typu tłumiki, wówczas przy krótszych lufach może się pojawić po prostu dyskomfort strzelania. Karabinek jest przygazowany, komora zamkowa jest cała okopcona, magazynki są okopcone, już nie wspominając o tym, że dmucha nam po oczach gazami prochowymi. I w tej sytuacji montujemy sobie blok gazowy regulowany. Możemy zmniejszyć przepływ tego gazu, regulując go. Tym samym, mimo zamontowanego urządzenia wylotowego, gazy, które idą na suwadło, są zredukowane i działa to tak samo, jakbyśmy na przykład nie mieli tego tłumika, czyli dobrze. Pokażę Wam teraz, jak działa karabinek z regulowanym blokiem odkręconym w zasadzie na fulla, czyli tak jakby go nie było, byłby zwykły zamontowany blok z rurką gazową. Zobaczycie, jak to pracuje. Kamil, weź podładuj go. Podładuj. 14,5 cala średni system gazowy, nie? Zwróćcie uwagę, w którą stronę wylatują łuski. Wylatywały na godzinę mniej więcej 3:30 z okienka wyrzutowego. Tutaj leżą. Czyli karabinek jest odpowiednio dogazowany, można tak powiedzieć. Nie jest przegazowany, ani nie ma tych gazów za mało. Za chwilkę pokażemy Wam, jak będzie karabinek się zachowywał z dokręconym tłumikiem, również z otwartym przewodem, czyli tak jakby tego bloku regulowanego nie było. Zwróćcie uwagę, w którą stronę będą leciały łuski. Na tym tłumiku powinno być ostre przegazowanie, więc mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Widzieliście, łuski lecą na godzinę 11, gdzieś nawet, przepraszam, na godzinę 1, o, więc jest po prostu bardzo silnie przegazowany. W takim momencie w komorze mamy duże ciśnienie, daje nam po oczach, no i niestety wszystko się brudzi, łącznie z podajnikiem magazynka. Proszę bardzo. Teraz skręcamy blok. Kluczem imbusowym 2,5 mm. Tak, bo chcielibyśmy powiedzieć, że będziemy mieli zaraz w ofercie bloki regulowane z metrycznymi śrubami, czyli będą pasowały do tego normalne imbusy, dostępne w każdym hipermarkecie, nie trzeba będzie kombinować calówek i tak dalej. Bloki, które będziemy mieli w ofercie, są
czy będą produkowane w całości w Polsce. Będziemy ich dystrybutorem. Gwarancja leży po naszej stronie, a testy jednak na razie wychodziły pozytywnie. Skręciłem go do końca, będzie repetier. Dobrze. Tak z tej strony. Widzicie? Broń się nie przeładowała. Czyli żaden gaz na suwadło nie idzie przez rurkę gazową. Regulator gazowy tutaj klika co 1/4 obrotu, więc można to sobie dosyć precyzyjnie ustawić. Powiedzmy, 2 obroty mniej więcej. Jedna kulka, zobaczymy czy zatrzyma się na pustym magazynie. Jeszcze nie. Dobra, czyli podkręcamy go jeszcze troszkę. Widzicie, przeładował, zamek został w tylnym położeniu, a więc już w tym momencie teoretycznie broń jest dobrze ustawiona, ale tak jak wspomniałem wcześniej, odkręcamy mu jeszcze 1 bądź 2 kliki na wszelki wypadek, gdyby się troszkę wszystko zabrudziło, żeby was karabinek na przykład na jakichś zawodach nie zawiódł. O, widzicie? Łuska już poleciała tak, jak powinna. Tak, ale nie zatrzymał na pustym magazynku, więc ciut mu brakuje. I tutaj otwieramy o jedno kliknięcie jeszcze. Cyk. I teraz już powinno być. Zatrzymał? Zatrzymał. Zatrzymał, łuska poleciała na godzinę 15:30, jak się śmiejemy. Czyli jest odpowiednio wyregulowany. Widać było. Można wiaderko tam postawić, wszystkie będą tak wpadać do wiadra. Dzięki za oglądanie. Postaramy się częściej coś wrzucać, jak będzie o czym. Piszcie, o czym byście chcieli mieć jakiś filmik nakręcony. Postaramy się to dla was zrobić. Dzięki, cześć.